Dawid Kwiatkowski, dziewczyna. Młody, ale uzdolniony artysta zdążył już zasłynąć na rodzimym rynku muzycznym. Gwiazdor kojarzy się milionom nie tylko z twórczością, ale z tabunem podkochujących się w nim skrycie dziewcząt. Czy jego serce jest dziś zajęte? Wiele fanek Kwiatkowskiego zrobiłoby wiele, by przyciągnąć uwagę piosenkarza. Autor takich kawałków Kwiat na zawsze, Yin Yang, czy Biegnijmy, jak mało kto może liczyć na szumny odzew fanek. Dawid Kwiatkowski, dziewczyna. Czy uwielbiany wokalista znalazł wybrankę serca? Dawid Kwiatkowski skradł serce niejednej dziewczynie. Wystarczy spojrzeć na komentarze w sieci, zarówno pod artykułami o wokaliście, jak i ściankę na osobistym profilu Instagrama. Na brak zajęć zdecydowanie nie może narzekać. Artysta poza swoją działalnością na scenie jest jurorem The Voice Kids. Dla dzieci, które chcą rozwinąć swoje kariery, jego ocena jest tak zwaną furtką do Edenu. Piosenkarz pozostaje aktywny na swoich kanałach społecznościowych. Dawkuje jednak informacje dotyczące życia prywatnego, a tym samym swoich relacji. Mimo ogromnej popularności artysta niespecjalnie odnosi się informacjami o związkach. W ostatnich aktywnościach Kwiatkowskiego możemy dostrzec chociażby zdjęcia z wspomnianego programu The Voice Kids, wejście na scenę Sylwestra z Roxaną Węgiel, oceniał ją w programie, który wygrała. W przeglądzie Instagrama natrafiamy na wiele ciekawych zdjęć Kwiatkowskiego z kobietami. Jeszcze więcej fanek odnajdujemy w niekończącej się ściance komentarzy. Trudno wysnuć z tych obserwacji wniosek, czy artysta jest dziś zajęty, czy jego serce pozostaje otwarte. Dwudziestotrzyletni piosenkarz zdaje sobie sprawę z popularności. W niedawnej rozmowie z Galą zdobył się na odważne deklaracje. Wspominał o miłości trwającej przeszło 3 lata, która odcisnęła na życiu Dawida swoje piętno. Wyjawił też, że sam ranił, gdyż takie rzeczy zdarzają się zwykłym ludziom.